Cześć, teraz kilka słów na temat tego, czym jest backhand w forehandzie. Co to jest? To jest uderzenie tego typu, czyli ręka poprawnie wyciągnięta do forehandu wykonuje taki ruch. Jednak jeśli zrobimy ją w ten sposób, wykonamy backhand w forehandzie. Dlaczego jest to skuteczne i warto się tego nauczyć? Jest to uderzenie, które gdy wejdzie w stół, jest bardzo skuteczne, nadaje bardzo dużej rotacji piłce. A tym bardziej piłkę można pokierować dosłownie gdzieś zaraz za siatką w przeciwny róg. Przy forehandzie zazwyczaj uderza się piłkę na ukos, w przeciwną stronę, gdyż tak jest nam najwygodniej wykonać poprawny topspin. Jednakże przy backhandzie, forehandzie możemy piłkę uderzyć zupełnie za samą siatką w przeciwną stronę, czyli w tą stronę, w której trzymamy rakietkę. Także podkręcenie tej piłki jest nie tylko czołowe, typowo topspinowe, ale ukośne. Backhand w forehandzie jest bardzo skuteczny, ale także bardzo trudno się go nauczyć, aby poprawnie go wykonywać. Tutaj także trzeba zwrócić uwagę na to, aby nie wykonywać tego typu uderzenia, jeśli piłka jest niepewna, jeżeli piłka jest nisko nad stołem lub jeżeli piłka jakąś ma dziwną parabolę lotu. Te uderzenie jest skuteczne wtedy, jeśli piłka będzie na dogodnej dla nas wysokości, czyli na takiej wysokości, w jakiej będzie nam ją łatwo uderzyć, czyli jest dosyć jeszcze wysoka nad siatką. Uderzenie jest bardzo skuteczne, przez wielu graczy uważane za błędne i wiele osób mówi, że nie należy tak wykonywać uderzenia, bo jest to nieprawidłowe. Oczywiście w tenisie stołowym jest wszystko to prawidłowe, co jest dla nas wygodne, a tym bardziej jest dla nas skuteczne i dzięki temu zdobywamy punkty. Więc jeżeli ktoś będzie próbował uderzać piłkę z backhandu w forehandzie i będzie mu wychodziło, jak najbardziej warto to ćwiczyć, gdyż jest to broń bardzo skuteczna, bardzo precyzyjnie można nią kierować piłki w tą stronę stołu, z którą gramy ręką, a także nadawać piłce bardzo dużej rotacji. Wykonanie tego uderzenia, jak widać, jest proste. Wystarczy tylko zgiąć rękę, tak jak w backhandzie, ale w forehandzie. I w zasadzie to wszystko. Należy tylko ćwiczyć to uderzenie i cieszyć się jego wynikami. Dzięki za uwagę.